Witam Państwa. W imieniu obecnej tutaj ze mną pani Marii Piotrowicz, prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska, oddział włodzi oraz własnym serdecznie zapraszam wszystkich Tomaszowian na wileńskie kaziuki, które będą miały miejsce w Tomaszowie w dniach od 1 do 3 marca. Będzie to szereg, szereg imprez poświęconych Polakom mieszkającym na wschodzie. A najbardziej Polakom mieszkającym na Wilężczyźnie. Te, te dni będą uwieńczone pięknym koncertem w wykonaniu zespołu wileńskiego 100 Uśmiechów z Wilna. Poproszę panią Marię, aby zachęciła Tomaszowian i powiedziała kilka słów na temat zespołu. Dziękuję bardzo, panie pośle. Miło mi bardzo, że zespół 100 Uśmiechów z Wilna może się wpisać w tę uroczystość, którą tutaj pan poseł zainicjował. Kaziuki to jest y, tradycja, to jest obrzędowość wileńska. Święty Kazimierz, patron Polski i, Wilny, i Wilna, cieszy się pewnie, że o nim Polacy mieszkający na Litwie pamiętają. Zespół Sto Uśmiechów to jeden z wielu, wielu zespołów, które są na Kresach. To zespół młodzieżowo-dziecięcy, który ma na swoim koncie wiele sukcesów. Koncertował nie tylko na Litwie, ale poza jej granicami, w różnych krajach, a w szczególności w Polsce, bo przecież, żeby podtrzymać tożsamość narodową, Polacy na Kresach muszą pamiętać o języku i o kulturze. I właśnie sto uśmiechów jest tego najlepszym dowodem. Zapraszamy państwa serdecznie. Zobaczycie Państwo poloneza, wileńskie palmy, walce i tanga w wykonaniu młodzieżowo-dziecięcego zespołu Stołu Śmiechów z Wilna. A wszystko to i koncert piękny będzie miał miejsce w, kinie, w sali kina Włókniarz w niedzielę, 3 marca o godzinie 17. Będzie to koncert połączony również z kiermaszem. Wyrobów z Wileńszczyzny i motywem przewodni, przewodnim Wileńskich Palm. Serdecznie, Serdecznie zapraszamy. zapraszamy.